cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizual i witam was w grze, która nazywa się Biomutant w serii o tym samym tytule. I złapmy sobie ten wałek. Co my tutaj mamy? Guzkochwyt wałek. Możemy to zapewne dodać do czegoś? Czy to jest broń sama w sobie? Moment, chwila, czy my dostaliśmy wałek, który jest bronią? Jako taką? Główna ręka. No i jak marzenie. Jedziemy z wałkiem? Tu jedziemy z wałkiem, dobra, będziemy... Ha, ludziska! Zaczęliśmy z wałkiem i to niezły wał. Po drodze były aktualizacje, bo nie było nas dawno. Tutaj złapmy może sobie pierwszą lepszą misję i lećmy na pałę. Zdobądź disco biszkopt. Stąd mam... A, i tu skończyliśmy tego questa, czyli miałem questa skończonego, ale nie odebrane nagrody. No dobra, no super, można i tak. Automaton 5C, to wygląda ładnie. Kopnijmy się tutaj i zobaczmy, czy to jest jedna z tych misji, które możemy na starcie sobie odhaczyć na szybko. Się pachną siłą. Tak, bo chcę mieć poczucie, że coś zrobiłem. Nie było mnie tutaj ludzie praktycznie od miesiąca, więc wow. Da się tam jakoś? Nie da się tam jakoś. Mkniemy! Pod B były i wejdy, tak były ataki, tak się strzelało, tak się przeładowywało. Tu były bloki, a tu były zdolności specjalne. Popatrz tylko! W samej ciuchciowni! Podążaj za torami, a znajdziesz mnóstwo małych skarbów rozsianych po całej okolicy. Dobrze, czy tory są wszędzie? Oczywiście, że nie. Ale pozwalają ci zbliżyć się do celu podróży. To tak jak w naszych czasach. Dobra robota ze znalezieniem tego tropu. Możesz z nich wiele nauczyć się o świecie. Rozglądaj się za kolejnymi. Taki jest plan. Lecimy w stronę... Moment, w którą stronę mam lecieć z automatonem? Co? Nie, ludzie, nie. Nie mówcie mi, że ja będę musiał latać tak daleko. I pobiegnijmy tam na dół i zobaczmy, czy możemy... Jest tutaj sporo questów takich, że robimy jedną część, drugą część, trzecią i czwartą i piątą. I chciałem ich uniknąć, dlatego poleciałem na automatona. Tu się okazuje, że mogę sobie chcieć lecieć na automatona. Jak? I tak dostaję quest wielokrotnego użytku. Chciałem, że będzie jakaś walka, jakieś misje i poczucie spełnienia na koniec. O, tu się ostatnio z tymi... Ostatnio jak ostatnio. Dwa miesiące temu. Klepałem z tymi opancerzonymi tymi. To i to jaski. Nice adresu. W sumie to ja na kuń mogłem wskoczyć, wiecie? Lepiej ruszaj, nim zrobi się zbyt ciemno. Jeszcze jest jasno. Chyba, że za chwilę będzie tak za moment się zrobi ciemno. Musisz synchronizować koła zębate. Nie, odwrotnie. Okej. Okay. But. Ręci no. Się aż miło. Tak, weź wszystko. I gdzie teraz? To tu już może sobie dajmy kunia. Słyszę cię, ale nie widzę cię, mój przyjacielu, mój rogaczu, ty! Patataj. Pattaj, ale bym zjadł pattaj teraz, aaa! Gro, co ty mi robisz? Tak nie wolno. Zaraz pójdę do kuchni, zrobię. Mam chyba dimsumki. Nie wiem, czy mi się z wami chce. A w sumie może mi się chcieć. Od kiedy człowiek troszkę lepszy sprzęt dorwał, to wszystko jest tutaj takie proste. Oprócz bossów, którzy mną wycierają po podłogę. Mnóstwo ciekawych przygód. Jak już tu jestem, to złapmy to. Można wezwać transportu. A tu już mogę. Czemu nie można wezwać transportu? Co jest nie tak?
Tu jest. Aha, czyli to się świeciło z poprzedniego. Zobaczyłem, że tutaj jest tunel i ciekawi mnie, czy no jest zawalony niestety. To mkniemy dalej. Po torach, po torach. I dlaczego jedna z tych znalezionych rzeczy została odhaczona, ale wcale nie była blisko torów i... Bo ja myślałem, że teraz mam szukać ślady, po śladach latać, nie? Coś jest, nie, to jest złapane już. Nie! Wow! Wow! Ale nam się udało, Gienek, Zygmunt, Zbigniew, w sumie nie wiem jak cię nazwać. Można by tu zeskoczyć, porozmawiać z nim po swojemu. Punkt ulepszenia! To będzie na koniec odcinka. Tak! No, do widzenia. Tutaj złapmy, jeżeli cokolwiek jest do złapania. Daleko 200 km. Musisz pokazać swojemu wierzchowcowi, kto tutaj rządzi. No wierzchowiec. Ja się tu tylko tegas, nie? A, ten drzazgozłon pomoże ci zrealizować plan. Nie wiem, którego pasek z życiem widzę. To jest ten na kolanach, czy ten, co udaje Hulka w fioletowych spodenkach? Może się wycofasz. Nie planuję się wycofać, planuję ich dojechać. On nie ma fioletowych spodenek, on ma fioletowe futerko na nogach. Nice, ale taki szary Hulk troszkę. Zapewne znacie tą historię, dlaczego Hulk jest zielony. Bo źle zmieszali farbę, jak komiks ten drukowali. On oryginalnie miał być szary, ale źle zmieszali farbę i wyszedł im zielony. A jak stał się mega popularny, to i jednym z faktów, że o, taki fajny, zielony i w ogóle, nie, rzucający się w oczy, radioaktywne motywy i tak dalej, było takie, okej, dobra, no, to nie zmieniamy, tak zostawiamy. I po wielu latach zrobili tam kolejne wersje tego Hulka, szary, czerwony. Też fajny patent. Plastizłom? Nie. Przed tobą o wiele gorsze miejsca niż to. Ezłom. Ezłom. Ezłom to tak jak... Chciałem zażartować z komputerów poprzedniej generacji, ale... Może jeszcze nie został rozszabrowany do cna. Delikatnie mówiąc, komputery poprzedniej generacji dalej są totalnie na chodzie, bo nowy sprzęt jest tak drogi, że nie ma co żartować ze starego sprzętu, ludzie. Stary sprzęt bardzo na propsie. A tutaj są te gest, ludzie, tak? Jest coś, co by można. Niebiesko-fioletowa tunika. Tunika. Tapsy znaleźliśmy. Rozwalony telewizor. Ej, albo ci teraz tak zauważyłem, albo to są budynki, bo to nie mogą być budynki budowane przez mutantów. To nie są strasznie duzi. To jest takie ponad pół człowieka na oko. Ja myślałem, że one są takie malutkie, malutkie, patrząc przy, no w sumie. Ale te drzwi są dość takie... Niezbyt wysokie. Interakcja, nie chcę wchodzić w interakcję, tutaj mnie interesuje. Co to jest? Tu na dół, tak? Kask! Gdzie ja zgubiłem pilota, nie? To jest zaufanie do drugiej osoby, kończy się tam, gdzie zaczyna się szukanie pilota. Siedzisz na pilocie? Nie. Wstań! Coś tutaj fajnego, ukrytego? Uuu. Ale fajne, rozszabrowane autko. Kojarzy mi się z tym Dead by Daylight, czy jak to się zwało, gdzie tam na streamie charytatywnym raz graliśmy w to i było takie bieganie po domku, góra, dół, pokazywali mi co, gdzie, jak. Więc, ale to było moje pierwsze odpalenie. Dbd. Od tego zależy wszystko. Od czego? Od sumkowego kapelusza? Wiecie co? Jest znacznie lepszy, ale... Lol.
znacznie lepszy performance niż jak ostatnio grałem. To znaczy ostatnio już był poprawiony, ale wydaje mi się, że po aktualizacji, która gdzieś tam po drodze była, jest jeszcze lepszejszy, ale tak zauważalnie jeszcze lepszejszy. Tu była toaleta, w której byłem, tak? Tak, no to śmigamy na dół. I szukamy kolejnego czyściucha. O, tak! Biopunkty 12. Musisz synchronizować koła zębate. To zostaje tak, jak jest. Nie starczy mi ruchów. To się wymknęło spod kontroli. Ale nie popełniłem żadnych błędów. Synchronizować koła zębate. Czy ja mam po prostu za mało ruchów, żeby to zrobić? Bo ja muszę to, raz, dwa, trzy, to obrócić całkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Tak, mam za mało ruchów, żeby to wykonać. O jeden ruch mam za mało, żeby zrobić, bo tego się nie da zrobić to bardziej się w skrócie. Wymknęło spod kontroli. Niestety. Mam za niską inteligencję, czy co? A to jest konkretnie ten bajer, który ja mam zrobić. Uuu, ludzie! Musisz synchronizować koła zębate. Okej, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest Aha, bo on zapamiętał moje te... To się wymknęło spod kontroli. Nie mogę tego zrobić w jakiś inteligentniejszy sposób. Musisz synchronizować koła zębate. Ha, większą inteligencję. Czy ja mam teraz punkty do rozdania? Bo jak mam teraz to punkty do rozdania... To się wymknęło spod kontroli. Awans postaci, tak. Co ja chcę dać? 10 do inteligencji. Mądrzejesz w oczach. Dziękuję. Jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Musisz ja nabijam się. Synchronizować koła zębate. No dobra, obróć. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. O nie. Nie! Popełniłem błąd, dobra. Nie ma to już i tak znaczenia. Okej. Teraz z popełnionym błędem się udało? Kręci się aż miło. Okej, wyszrapnel. Mamy wyszrapnela, weźmy wszystko. Mamy 4 na 5, więc zobaczmy, gdzie jest kolejne. Jak daleko? 3000! I nie mogę się tu dostać, bo nie mam tego fragmentu mapy. Najbliżej jestem stąd i jakbym się gdzieś tu teleportnął i pojechał po prostu, spróbował to złapać. Ciekawe, czy mi się uda. Czy ja tak mogę? Czy takie opcje w ogóle istnieją? Ja się tu mogę. Najbliżej do... Chyba stąd będzie najbliżej. Szybka podróż, tak. Poświęć chwilę, by to w drogę! W drogę! Słyszałem mojego rogacza, ale go tu nie ma, więc go przywołajmy. Tu jesteś. Jedziemy. Pokazuje mi, że tam mam się dostać. Z tego co rozumiem, po mapie śmigając palcem, możemy przemknąć się tędy, tędy i tutaj już wjeżdżamy na... Będzie kawałek, czyli... Tu za rzekę i będziemy bili w lewo i odbijali na górę, na północ, próbując dostać się do tego miejsca, do którego chcemy się dostać, ale zobaczymy, czy to jest w ogóle wykonalne. Nice. Nam się okrążyć tą... No! Jedź! Jedź, nie zatrzymuj się! To nie jest Skyrim, tu się nie da tak głupio wspinać jak w Skyrimie. A szkoda, momentami żałuję tak bardzo. W życiu byłoby fajnie, gdyby się tak dało. Mogę tędy też? What? Byłem przekonany, że tutaj da się po tym. No dobra. No to jedziemy tędy. Próbujemy trzymać się drogi.
Mniej lub bardziej. Gdzie bądź las. W ogóle powinienem odkryć tutaj wszystkie krainy. Tu mi się świeci, że coś jest. Nie. Jesteśmy niewzruszeni. Myśmy tu chyba byli mniej lub bardziej. Albo my jeszcze jesteśmy na odkrytych terenach. No nie. Dobra. Spróbujmy się przemknąć i tutaj dołem i w lewo. Okej. Tu są te roślinki. Mandła goły. Niech sobie będą, nie będę się z nich szarpał. Równowagę próbuję zachowywać, bardziej stresuje mnie fakt, że ja będę się potem musiał przebijać lewo-prawo, jeżeli nie znajdę tutaj jakiegoś miasteczka czy innego sensownego punktu. Dobra, co mnie tu próbuje zjeść? To jest cała horda tych. Szast, prast i po krzyku. Troszkę expów wpadło, ktoś przeciwnik miał jakieś dropy, ten miał. Elopola. Jeżeli nie będzie tutaj jakiegoś skażenia, tak jak na wschód to nuklearne co było, to powinniśmy dać radę. Przeskak. Jest i ono, drzewo życia. Idea, że całe życie ma wspólne źródło, gdzie gałązki są żyjącymi gatunkami. Te wypuszczone w przeszłości reprezentują następstwo wymarcia. Te ogromne gałęzie same były niegdyś drobnymi gałązkami. Teraz zaś łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Swym nieustającym pięknem reprezentują wszystkie wymarłe i żyjące gatunki. Pochodzimy od tych, którzy byli tu przed nami. Póki istnieje karma, zmienia się świat, a my wraz z nim. Okej. To co ja chcę zrobić, to podbić tutaj i zobaczyć, czy mogę coś obsikać. Co prawda tutaj nie potrzebuję, ale spróbujmy, bo... Jeżeli tu jest jakiś drogowskaz, to będzie mi potem łatwiej tutaj wracać bez jakiejś kombinacji, a skoro już tu jestem, to fajnie by było... no. W takich starych cegliskach czasami zalegają świetne rzeczy. Tak? Taki jest plan, będziemy tutaj zwiedzać, może już na następnym odcinku... Nie! Miniboss partyzantów, okej. Nie będziemy się na razie tuć do minibossa partyzantów. Ale miniboss partyzantów, minibossem partyzantów, ja bym z chęcią jakiś drogowskaz znalazł i, wiecie, puścił szczoszka na niego. No gdzie jest jakiś? Nie ma? Naprawdę? No okej. Będziemy musieli tu wrócić o swoich kopytach. Wygląda na to. Przeskoczyliśmy. O, jak miło, są tutaj rzeczy do zebrania i do rozwalenia. Wiecie co, za bardzo się skupiłem na robieniu konkretnych rzeczy, a ta gierka jest przecudna, jeżeli chodzi o zwiedzanie, bieganie i zachwycanie się. O, jakie piękne głazy! To naprawdę piękny głaz! I inne kamulce, więc to jest takie, że lecąc na takiego questa, w którym właśnie muszę poszaleć i odkryć kawałek gruntu, jest takie nice, nice, ja jestem na tak. Widzę, że się zbliżamy, ale tutaj widzę surowce do zgarnięcia. Tutaj pewne też są jakieś cóżki, zatrzymamy się kiedyś przy nich. Ja tu ludzie spędzę jeszcze bardzo dużo godzin, bardzo, bardzo dużo Musisz godzin. Musisz się skupić, kiedy historia zaczyna dotyczyć ciebie. Tak. Tak, poza tym to mam problem ze skupieniem. Mkniemy tutaj jest. Co tam jest? Ha! Okej. To może być bardzo ważna sprawa. Spróbujmy, jeżeli dałoby radę. A! Jest. Nie najgorzej. Czy ja dobrze widzę? Tak! Dobra,
tym małym markecie siedzi renomowany handlarz tentek. Zobaczmy. Renomowany handlarz tentegesów, możemy... Możemy cię w sumie dzisiaj olać, wiesz? Olejemy cię. Olejemy cię i mkniemy dalej tam, gdzie chcieliśmy, tam, gdzie wydało nam się... Jeronimo! Okej, okay, jak tak dalej pójdzie, zaraz utonę. No wychodź! Wychodź! Uff. Przecież tam nie było tak głęboko! Ale ta schodząca energia podczas pływania! Masakra! Mamy słoneczko i mamy 700... plus tam minus... metrów, czy czego to tam ma być, do... ostatniej części czyściucha. Czyściuch ważną sprawą, czyściuch na dziś. Nie mówcie mi, że tu jest jakieś skażenie i nie będę mógł. Udało ci się odkryć liściogrubie, najgęstszą dżunglę w tej krainie. Ciężko będzie się przedrzeć. Do remoncik? Kiedyś to był piękny dom. Dawno temu. Jestem zachwycony. Kolejny doremoncik. My wrócimy do tego doremoncika. Ten doremoncik nas czeka. Na razie skupiam się. Kolejny jelon. Tak. Tak. Trzymasz się mocno? Doskonale. Trzymam się. Przed tobą pokrzyżowanie. Przypomina pytanie czekające na odpowiedź. Oła! Ty mnie, co mnie ty tutaj, gdzie? Chodź tu. Ja bym cię troszkę mele, bo moje obrażenia mele są spoko, ale wydaje mi się, że twoje obrażenia mele też są bardzo spoko, na tyle bardzo spoko, że nie chcę cię brać na klatę. Nic a nic. Opowieść jest tak niezwykła, na ile pozwalasz. Śruba! Jakość nędzny, ale rzadkość rzadka. Weź wszystko. Weź bardzo wszystko. Uuu, maskasowy. Z pozdrowieniami dla kumpeli. Dwóch tu mamy, no to będzie problematyczne, ale okej. Okay. Marzenina! Wszystkich trzech? A nie spodziewałem się! Trzepiesz się z deszczu. Trzepiesz się z deszczu. Naprawdę nic? Jestem zawiedziony tako jako i ty jesteś, narratorze, ale co więcej, tu za tą ścianą, nie wiem czy przyuważyliście, jak się zbierałem do przyatakowania wrogów, zauważyłem, że jest jedna bardzo ważna, bardzo fajna rzecz, tylko jak się tu dostać? Po prostu tak, z łoma i z buta. A to jest rzecz niezwykle ważna. I o zagrożenia można się poważnie rozchorować. No... A ja to zbieram, żeby ulepszać postać. Kolejna śrubeczka. Jakość nędzna. Niecodziennie. Zdaje się, że należy ustawić sterowanie, by wprawić mechanizm w ruch. Doskonale. Świeci. To to. Okej. Okay. Nie po to tu przyszliśmy, nie taki był cel. Kamizelka Samurio. Myślałem, że jakiś przeciwnika to z tego filmiku. Ło. Kepasa pyta Mufasa. Tu jest do otworzenia, tak. Ile takich fajnych znajdziek pominąłem, biegając po prostu przed siebie. Uuu, krawędzio ostrze. Dobry łup, dobry. Ale dla nas jest tutaj coś ważniejszego do zdobycia. Wyważmy te drzwi. Prędzej czy później zdobędziemy lepszy łom. Tak, lepszy łom, lepsze wszystkie cuśki potrzebujemy zdobyć, ale...
Mio. Mu, mu, mu. Wracamy tu. Tu zaraz wrócimy, tylko najpierw się chcę dostać do tej questowej rzeczy. A, ona jest tam dalej. Nie to, żeby coś widzu. Ktoś musi powstrzymać tę plagę, nim będzie za późno. Jaką plagę? Co się dzieje? Moment, chwila, o czym ja nie wiem. Dobrze, że mogę nosić praktycznie nieograniczone ilości dropów, bo byłoby ciężko w tej grze dla mnie. Byłoby bardzo ciężko w tej grze dla mnie się powstrzymać przed podnoszeniem takich fajnych rzeczy. Nie, to nie jest ciekawe. Takie coś jak mieliśmy na początku gry, mniej lub bardziej. Tylko z lepszymi statami, jeżeli dobrze zrozumiałem. Wyjdźmy stąd. Wróćmy się tu. Złapmy te rzeczy, które tu są jeszcze na dworze. Spójrz tylko na ten elektroniczny złom. Dobre znalezisko. Wydaje mi się, że mi się jeszcze coś gdzieś tutaj świeciło. O, tu się coś świeci. Tu się coś świeci. Tak, jest! Słyszę kogoś, nie wiem kogo i nie wiem... Aha, dobra, to ten filmik. Czy tu się jeszcze migało? Nie. Już myślałem, że jakieś NPC, a to ten film! Tak nie wolno, tak nieładnie. Czy ja na tego mogę skoczyć? Interakcja potrzebna, coś tam. A ten cusiek, którego nie mam. Dobra, lecim. Daleko nie zostało. 270. Możemy sobie przywołać swojego, jakby nam był potrzebny. Ten chyba nie jest nasz, ale może. Ten jest ok. Skoro ten jest nasz, to jestem zdumiony. Bardzo zdumiony nawet bym rzekł. Byłem przekonany, że to będzie w tym budynku. Nie wiem dlaczego. A to nie jest w tym budynku? Uszy wierzchowca to nie lejce. Pocisnął. Uszy wierzchowca to nie lejce. To doremoncik. Kiedyś kupowano je, żeby nimi obracać. Wyobraź sobie przestawianie całego domu. A. Dobra, tu się dostaniemy na drugą stronę. Jaki klimat, jak z pierwszych Psychonautsów. Troszku. Właśnie. Pierwsi Psychonauci. Trzeba się za to wziąć. Trzeba się za to stanowczo zabrać. Czy ja się doskręciłem? Nie, dobrze jadę. Dobrze jadę, ludzie. Rzadko chata. Ciekawe, czy w środku cokolwiek zostało. Weszło na wylot. On mnie nawet w trakcie tych moich wejdów może zdjąć. Dobra, to by tłumaczyło te moje dziwne zatrzymania po drodze. Kaczkobo spadł. Nice, wtyczkownica. Dobrze, jakieś dropy. Ładniutkie, żółciutkie. Masz okazję zmienić przyszłość na lepsze lub gorsze. Rzadkość legendarna. Śruboskrzynka, materiał, pancerz. Czy dostaliśmy, czy to jest legendarny naramiennik? Ludzie, kończymy tego questa w tym momencie, chyba, mam nadzieję. Musisz synchronizować koła zębate. Tak? Kręci się aż miło. Weź wszystko. Znajdź czyściuchy. Koniec. Zadanie poboczne ukończone. Ludziska, ja wam dziękuję na dzisiaj, a po napisach zapraszam do rozbebeszenia tego wszystkiego, czym zajmowaliśmy się przed chwilą, więc jesteście osą miłego do następnego i hej! A ja tutaj kliknę sobie tak, wejdę w sprzęt i chcę zobaczyć na przykład prawe ramię, lewe ramię. Może zacznijmy od prawego ramienia.
I czy tu mam fali? To jest tocznie 2,5. Jaki mam w ogóle ubrany? Mam taki, co ma 2,5, a ten ma 2,5,30 na ramionku. Czyli jest lepszą wersją tego, co mam. Żadnego szału tak naprawdę w tej sytuacji. Wyposaż. Ale czy ja go mogę ulepszyć? Głowa, bo tutaj jeżeli chodzi o głowę, to nie będę miał pewnie, tu mam lepszą maskę, ale ona jeszcze jest ponad stan. Ta jest 3300. 3,5. No to zostajemy na razie przy tej 3,5. Twarz. Regeneracja energii, to na tym nam zależy. Plecy. Bez szału. Korpus. Regeneracja i zdrowie. Na regeneracji nam zależy, to nawet jak jest lepszy sprzęt, to tak długo jak nie ma ostrej regeneracji. Chociaż ten jest fajny, daje sporo energii ki. Dodatki z 4 na 2, no nie, dobra, nie. 3,304. Tutaj zbyt dużej różnicy nie ma. Nogi. Gacie dziergane. Teraz mam lepsze gacie dziergane. Nie, on takie same są po prostu. Wpadły nam teraz drugie. Wcale nie mają. Ale te fajnie wyglądają. Szeroko gacie. Krótka spódniczka. Okej. To dajcie mi stwórz. Ja chcę do wyposażenia zobaczyć, co mi tam wpadło. Przedmioty z zadań, różne fragmenty sprzętu. To jest to legendarne, co mi wbiło, tak? To jest bajer do sprzętu, czyli nie mogę tego. Myślałem, że to jest naramiennik cały, ale to nie jest naramiennik cały. Czyli w jaki sposób ja chyba muszę do stołu krafterskiego jakoś podbić? Stwórz. Ewentualnie tu może coś, lewe ramię. Stroje mamy. Automaton, funkcję, wygląd. Czemu mogę mu? Nie mogę mu zmienić. Mam odblokowane wszystko oprócz doładowania, które się tam nadarzy w przyszłości. Co nam zostało na dobrą sprawę w tym momencie wpakować tylko punkty. Atuty. Najemnik. Tutaj mamy wszystko z ogólnych. Coś tam fajnego było do złapania. Czy trzymaliśmy? Na coś trzymaliśmy te kości, nie? Po ungfu też z tego, plus minus, broń na dystans, bezbronne jednoręczne cięcie, walka bronią dystansową, broń palna, modliszka, tak ten, karabiny, przeklęty bubr, ho, karabiny automatyczne, wybuchowy skok. Prędzej czy później kupimy wszystko. Zabójcza sowa. Bumerang plemienia miriadów. Ptasia kupa. Łukowy łopot, kometa rysia, sięgnik komodo, skacząca wesz. Aurę mamy jaką mamy i mutacje. Moce psioniczne. Iskra z nieba, iskra ki. Więc tutaj nie szarżujemy, bo po prostu nie mamy za co. Biogeny. Tu mieliśmy coś tam sobie ulepszać, czy nie? Formę żółwia? Chyba formę żółwia. Mogę was rzucić. I ulepsz odporności. Mogę tutaj wpakować sobie w odporności. W sumie mógłbym sobie w radioaktywne odporności wpakować więcej i lecieć tam, gdzie jest radioaktywnie. Ale na razie trzymamy biopunkty. Przydadzą się do czegoś, tak? Do biogenów tutaj. Tak. Jak rozwiniemy te rzeczy, to dopiero pójdziemy w odporności. Czyli na dobrą sprawę nafarmiłem się i nie mam co kupić. Standard!